Ubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam! Witajcie w Koszycach na jubileuszowym, setnym maratonie koszyckim. Uhu. Pamiętajcie, zawsze trzeba biec po niebieskiej linii. To jest linia optymalnego biegu. Kanapka z cebulą i tego mi zawsze brakowało. Mocna, cebulowa. Bardzo ładny medal Sebastian ci wyszedł. Cacuszko, cudeńko. Cycuszek taki wśród medali. No i sami widzieliście, było blisko, ale się nie udało. 5 lat ciężkich treningów. Pompki, hiperwentylacja. Igły mi wbijali. Nawet korzystałem z takiej komory antygrawitacyjnej do treningów. I niestety. Prowadziłem w maratonie w Koszycach do 40 kilometra i na 41 w Łukieniczygu mnie zjadło. Niewiele brakowało, no ale trudno, taki jest sport, takie rzeczy się w życiu zdarzają. Spróbuję za rok. Ładny medal. Stóweczka. Nie żałuję. No, niestety, prawda jest taka, że psychika mi później padła, jak spadłem na trzecią pozycję. Machnęłem ręką i się poddałem. I na ostatnim kilometrze wyprzedziło mnie na oko 3842 osoby. No ale nie chciałem być trzeci. Albo pierwszy, albo 3846. Na kamaratku, która dojechała swój pierwszy maraton. Było fajnie, że się żartuje. No to teda, poď nám porozprávať, že aký bol tvoj prvý maratón a hlavne aký bol Belo Spíšak Pacer. Za 2 týždne Nepal i Katmandu maratón. Výborný, vynikajúci, prvých 33 km, perfektný.